Czuła żeby uważać na kieszenie, żeby zawsze iść ręce w kieszenie, bo oni wsadzą no. I potem zaraz za chwilę rewizja i że ukradło się coś, i ukradłeś. No. No i jeszcze chciałam powiedzieć, najgorszy strach w tym wszystkim życiu miałam, jak mąż działa, jak siedział w więzieniu. Jak ten sąd tu był. Przychodzi na ten i można się przywitać na korytarzu. Mąż ten, policja jest i ten, a mąż mnie obejmuje tak ciasno i mnie tak mocno całuje, że aż i naraz czuję, że on mnie cóż puszcza do buzi. Ja się wystraszyłam, myślałam, że on chce się otruci mnie też. I wie pan, to było taki mały gryps. Taki mały gryps pisane w więzieniu i przy pocałunku on mnie wpuścił i jeszcze tak potrafił językiem, żeby mnie wsadził pod mój język ten gryps. No i ja tego, ten już policja go bierze i a ja szybko do ubikacji, ja jeszcze mówiłam tam do kogoś, ja muszę najpierw iść do ubikacji, bo ten. I wyciągam, a tu jest coś takiego. I pani Mikołajska to wzięła do Warszawy, żeby to rozszyfrować. To było takie wąskie i takimi cienkimi literami no. Pisane. Takie grypsy pisał z tego, z więzienia. Był zdolny facet. Miałam zdolnego męża. A mnóstwo was, opozycjonistów, odwiedzało. Dzisiaj ci opozycjoniści zajmują czołowe stanowiska w kraju. Wujec. Proszę pana, ja na ten temat nic nie wiem. Powiedziałam do męża, że skończyło się to. Wszyscy się dorobili. Tak jak Wałęsa, tak jak wszystko, jak pan Wałęsa na pierwszym zabraniu powiedział, patrzcie na Kazia, na ręce tutaj, bo on ma tylko jedne parę skarpet i to jeszcze z dziurą. Wałęsa tak powiedział? Tak, Wałęsa tu w spodku powiedział. Tak. A ile, no ponoć miał puścić złodziei Wałęsa w skarpetkach, a Kazia puścił w skarpetkach z dziurą. No. I dzisiaj i wszystkie ptyny. Nic się nie dorobił. Jak został internowany, wie pan co ja słyszałam? Jak przyszłam z policji, ile to trzeba było stać tutaj na komendę i czekać, aż ci coś powiedzą, gdzie są internowane. To jak przyszłam do sąsiadki, to tam były dwóch panów z administracji i oni powiedzieli, no co ty świtoniowy teraz? Oni go internowali, tam mają chałupę na osiedle ptasze, tu gdzieś mają swoje własnościowe mieszkanie i przecież on się zbogacił strasznie. Pani Zygmunt, jak tam u niej byłam, a ona mówi do niej, a wy znacie panią Świtoń? Nie. To ona mówi, ona tu siedzi. Ani chałupy nie ma, ani dom, tylko u góry tu mieszka. Takie były tutaj. Jedyne bogactwo, jakie państwo posiadaliście, to sześcioro dzieci. Proszę? To sześcioro dzieci, jedyne bogactwo. Tak, to jest nasze bogactwo i mój prezent od męża. Ale szczęśliwa pani jest. Tak. I sama się dziwi, jak sobie to zdałam radę z moimi dziećmi i nic nie żałuję. A państwo wam pomagało, państwo jako instytucja pomagało w wychowaniu dzieci. Państwo jako instytucja akurat. Pomagało wam w wychowaniu dzieci. Akurat. Nic. Proszę pana, teraz nawet Kościół daje, a dawno to nawet Kościół nic nie dawał. Jak się nie zaniosło, to nie dali nic. A jak był pogrzeb, to państwo, instytucja państwa bardzo pomogła wydajnie, uhonorowała swojego jak gdyby twórcę nowej demokracji, Kazimierza Świtonia. Tak? No, nie wiem nic o tym. No nie byli na pogrzebie? Z państwa ktoś był na pogrzebie? Z urzędników?
Tak. Było w Solidarności, bo mam szarfy. Z tych pościągałem szarfy, tam na dole mam i czytam, no. Od wojewody. Szarfy od, z Wieńcy. Z Wieńcy, tak, kurde. No ale ich tam nie było, tylko jakieś kurde, przydupasy kurde, przyszły, nie? No, to tam jest wszystko. To przeczytałem, że posłali Mahatma Gandhi, który tak napisał. Najpierw cię ignorują, ignorowali tatusia. Potem się śmieją z ciebie, śmiali się. Później z tobą walczą i walczyli z tobą. Później wygrywasz i on wygra. Chociaż za grobu, ale wygra. Ja w to wierzę. I ja będę trzymał to wszystko, co tatuś zaczął, a nie skończył. Czyli będziesz kontynuował. Tak jest. No, wszystko, co tatuś no, zaczął, to będę kontynuował. Ale z ludźmi, którzy naprawdę są Polakami.